Nasz prezes główny Artur Czarnota, wiekowy chłopak, ale no, już myślę, że czas na niego. Będzie dobrze, tak. Artur, zastąpię cię godnie, spokojnie. Trwa druga kolejka Mrozowskiej Ligi Szóstek. Za nami zmagania pierwszoligowe. W tej chwili swoje rozgrywki rozgrywa druga liga. Dzisiaj mnóstwo ciekawych wyników. W ostatnim meczu pierwszej ligi Canarinhos zwyciężają Turbobandę 13-1 tydzień temu. Zwycięstwo z pianką kuflew. Dzisiaj też pewne zwycięstwo. Czy to jest znak, że w tym roku Canarinhos idą po wszystko? Witam wszystkich. No tak, idziemy po wszystko, idziemy po mistrzostwo. Stwierdziłem tutaj przed sezonem, że jak nie zdobędziemy mistrzostwa w tym sezonie, to kończę ze swoją karierą bramkarską i tyle. No to jest takie mocne postanowienie. Mamy duże wzmocnienia. Albo teraz, albo nigdy. No i teraz o te wzmocnienie właśnie zapytam, bo widzę w waszym protokole zgłoszeniowym na ten sezon jest i Sekular Bartek, jest i Michał Pszonka, Dawid Sawaciński, jest i Kasper Jarząbek. No mnóstwo nowych twarzy, które dobrze znamy, dobrych zawodników. Które nazwisko według ciebie jest najbardziej znaczące, największym wzmocnieniem dla was? Wiesz co, nie wymienię jednego nazwiska. Dla mnie cały zespół będzie ważny, ale no tutaj najbardziej Piotrek Kowalczyk jak coś, to pozdrawiam Piotrka i... No właśnie, Piotrek też dołącza, wraca do was tutaj na stałe, do tej drużyny. Postać bardzo znana, wasz filar, można powiedzieć, jeden z najlepszych zawodników z poprzednich edycji, ale też jest Kacper Jarząbek, którego przed chwilą wymieniłem. Czy czujesz się zagrożony między słupkami bramki? Wiesz co, nie. Ja rozmawiałem z nim przed sezonem i stwierdziliśmy, że będziemy, jak on będzie też na meczu do dyspozycji, to pół na pół, tak? Nie będziemy sobie wchodzić w drogę, a jak będzie jakiś wynik większy, tak jak na przykład dzisiaj z Turbobandą, to będziemy sobie robić po prostu śmieszne akcje w bramce. Okej, czyli na razie tak jest. Zobaczymy, jak będzie przez resztę sezonu, czy na pewno będzie tak wszystko ugadane, jak tutaj mówicie. Więc Michał Pszonka dzisiaj 6 bramek, ale widzę w protokole meczowym, że jedną z bramek zdobył Karol Laskowski. Jak do tego doszło, że bramkarz zdobył bramkę w tym meczu? Po prostu jestem dobrym bramkarzem. I tu nic więcej, nic dodać, nic ująć. Muszę być uniwersalny. Akurat w tych czasach jest gra na bramce no, naprawdę uniwersalna, więc... I nogami trzeba grać, i rękoma, więc dlatego strzeliłem. No dobra, komu dedykujesz tą bramkę? Kasprowi Jarząbkowi, no i mojej dziewczynie. Mojej dziewczynie, która jest tam i całemu mojemu teamowi Canarinhos. Okej, okay, zapytam jeszcze jedną rzecz. Tutaj wróble ćwierkają, że zostałeś wybrany zastępcą kapitana w swojej drużynie, czyli zawodnicy obarczyli się tutaj ogromną odpowiedzialnością. Jak się z tym czujesz? No nie wiem, co bym ci odpowiedział na to, no ale tak, została jakaś tam rola przypisana zastępcy, nasz prezes główny Artur Czarnota, wiekowy chłopak, ale no, już myślę, że czas na niego. Będzie dobrze, tak, Artur, zastąpię cię godnie, spokojnie. No i tyle w temacie. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj z nami Karol Laskowski, bramkarz drużyny Canarinhos, która odniosła dzisiaj drugie zwycięstwo Mrozowskiej Ligi Szóstek. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i tutaj na kompleks Orlik. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.